Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Serce moje jest mocne, Boże. Mocne jest moje serce. Zaśpiewam psalm i zagram. Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie. Zaśpiewam Ci psalm wśród narodów. Jak zrobić karierę w Kościele? To jest tytuł dzisiejszego odcinka i od razu chciałbym się wytłumaczyć, że nie głoszę Ewangelii sukcesu. Niech mnie nikt o to nie posądza, że głoszę Ewangelię sukcesu. Chyba że sukcesem nazwiemy świętość. To tak. Ten, który osiągnął świętość, osiągnął sukces i zrobił karierę w Kościele. Bo Kościół to nie tylko ci, którzy sobie tutaj żyją. To nie tylko my, którzy sobie tutaj żyjemy, pielgrzymujemy do Boga, ale to także ci, którzy już są u Boga i widzą Go twarzą w twarz. To jest Kościół chwalebny. Albo są w kościele oczekującym, czyli w czyśćcu. Tam muszą się jeszcze uświęcić bardziej, żeby móc wejść i zobaczyć Boga, żeby móc wejść do Królestwa Bożego. No chyba nikt z nas nie chce trafić do czyśćca. Czyściec to nie jest nasz cel. Jeśli chcesz zrobić karierę w kościele, to od razu startuj do nieba. Do Kościoła chwalebnego. Więc co trzeba zrobić, żeby zrobić karierę, żeby osiągnąć karierę w Kościele? Trzeba po pierwsze pragnąć, chcieć. To już jest dużo. Pragnij, żeby Cię Bóg wywyższył w Kościele. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą to miej mocne serce. Dzisiaj w Ewangelii, w psalmie, już Wam mówię, którym, 57, Święty Dawid, bo tak można o nim powiedzieć, król Dawid, śpiewa taką pieśń. Serce moje jest mocne, Boże. Mocne jest moje serce. Zaśpiewam psalm i zagram. Będę Cię chwalił wśród ludów. Panie, zaśpiewam Ci psalm wśród narodów. I teraz, gdzie Dawid przebywa w tym momencie, kiedy powstaje ten psalm, kiedy on wyśpiewuje ten psalm? No na pewno nie w niebie, tylko w bardzo trudnych warunkach. Przebywa w jaskini, ponieważ uciekł do niej przed Saulem, przed piekłem, które Saul chciał mu zgotować. Czyli Dawid jest teraz w najtrudniejszej sytuacji swojego życia. I on tam, będąc w piekle, będąc w takim czyśćcu na ziemi, w beznadziei, nie psioczy przeciwko Bogu, nie lamentuje na Pana Boga, ale żeś mi życie, Panie Boże, ułożył, no dzięki Ci, ale fajnie. Nie, nie robi tego, nie przeklina Boga, tylko śpiewa Mu psalm. Mówi, gotowe jest moje serce, Panie, gotowe jest moje serce, żeby Ci zaśpiewać w piekle, w którym się znalazłem. Każdy z nas jest w jakimś tam piekle, czyśćcu tutaj na ziemi, i każdy z nas może się tam znaleźć bardzo szybko, szczególnie w tych czasach, kiedy ten koronawirus sieje spustoszenie w budżetach naszych. Każdy z nas może się znaleźć w takim piekle. I co my wtedy robimy? Co robisz, kiedy jest ci źle? Uwielbiasz Boga jak Dawid, mówiąc, mocne jest moje serce, Panie, bo Tobie zaufałem. Twoja łaska sięga aż do nieba, a wierność Twoja po chmury. Jego łaska sięga także do piekła, w którym dzisiaj jesteśmy, w którym dzisiaj może jesteś. Uwielbiaj Boga, bo uwielbienie sprawia, że nasze serce staje się mocniejsze. My stajemy się silniejsi. Jesteśmy gotowi do tego, żeby wyjść z tego piekła. Ale to musi się pokazać w naszym życiu, w naszym zachowaniu. Czy ty uwielbiasz Boga? Czy ja uwielbiam Boga? Czy moje serce jest gotowe? Czy twoje serce jest mocne, żeby zbliżyć się do Boga? Wtedy zrobimy karierę. Bóg nas wywyższy w swoim czasie. Następną rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest to, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana. A mówi tak. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swe odda za swoich przyjaciół. Wy będziecie moimi przyjaciółmi, jeśli spełniać będziecie, co ja wam nakazuję. A co Jezus im nakazuje? To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Fajnie się miłuje tego człowieka, którego się kocha, który przydaje nam nieba, wprowadza nas w niebo. Gorzej się kocha człowieka, który właśnie sprawia, że w naszym życiu jest piekło. Tak jak to Saul stworzył piekło Dawidowi. Dawid kochał Saula do końca. Mamy kochać Boga, kiedy jesteśmy w piekle, i mamy kochać drugiego człowieka, który wprowadza nas do piekła, który czyni nasze życie piekłem. Wtedy zrobimy karierę w Kościele. Wtedy będziemy wyróżnieni, staniemy się święci i będą o nas mówić. Chociaż my czasami nawet nie chcemy, żeby o nas mówiono dobrze, ale jeśli to w sobie przezwyciężymy, to będą mówić o nas dobrze. Kościół będzie nas wyróżniał, tak jak to się dzieje w Dziejach Apostolskich. Czytamy, że wybrano Judę z przydomkiem Barsabas i Sylasa, mężów wyróżniających się wśród braci. I wysłali tych właśnie braci, dwóch, z Pawłem i Barnabą, aby poszli do Antiochii i wykonali pewną misję, o której możemy dzisiaj przeczytać w Dziejach Apostolskich. Kościół nas wywyższy. Kościół nie zapomni o nas, bo Bóg nie zapomni o tym, co zrobiliśmy dla Niego, będąc w piekle, tak jak Dawid był w swoim piekle i uwielbiał Boga. I Bóg nie zapomni tego, co zrobiliśmy dla innych ludzi, którzy zrobili w naszym życiu piekło. Że będziemy ich kochać, że będziemy oddawać swoje życie za nich, traktując ich jak przyjaciół, chociaż to jest strasznie trudne. Ale możliwe, możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty chce nas tego nauczyć. Chce, abyśmy zrobili karierę w Kościele na wieczność. Bo Kościół, dla przypomnienia, żebyśmy nie zapominali, to nie tylko my. Kościół to także ci, którzy już tam są po drugiej stronie. I Kościół będzie trwał wiecznie. Kościoła nikt nie zniszczy. Nikt nie zniszczy Kościoła, bo tak powiedział Jezus. Więc pytanie, czy chcesz zrobić karierę w Kościele, czy nie? Czy chcesz mieć wielkie ambicje, marzenia, żeby osiągnąć wielkie szczyty? Jeżeli tak, to pójdź za Jezusem i zrób to, co On dzisiaj od ciebie chce. Uwielbiaj Go w każdym czasie i kochaj wszystkich innych w każdym czasie. A wtedy zrobisz karierę w Kościele. Tego sobie i tobie życzę. Jak coś, to widzimy się w poniedziałek. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.